Tysiące lat temu nad brzegiem rzeczki mieszkały bobry. Pewnego razu, gdy w pobliskiej osadzie wybuchł pożar, wszystkie bobry uciekły do swoich norek. Tylko jeden nie bał się. Wyskoczył na brzeg i wskazał ludziom rzekę, w której mieszkał. Dzięki wodzie z rzeki szybko ugaszono pożar. Na cześć odważnego bobra osiedle nazwano Bobryk. W mieście tym ludzie żyli długo i szczęśliwie. Witajcie na następnej wyprawie. Kontynuując serię najniebezpieczniejszych dzielnic w Polsce, pod ostatnim odcinkiem ze śląskich Lipin pisaliście komentarze, aby wybrać się na bytomski Bobrek. Tak więc jesteśmy. Pierwsze wzmianki o tym miejscu przypadają na okolice 1369 roku. Przez wiele lat Bobrek był ściśle związany z przemysłem. To tutaj powstało wiele zakładów jak huta, kopalnia czy pobliska elektrociepłownia, dające stabilne miejsce zatrudnienia, ale... nic nie trwa wiecznie. Upadek przemysłu pociągnął za sobą wszystkich. Mieszkańcy wyjechali szukać innej pracy, a do pustych socjalnych mieszkań zaczęto sprowadzać tak zwany społeczny element. Z czasem Bobrek zyskał miano dzielnicy cudów i to w tym złym słowa znaczeniu. Podobno lepiej nie wychodzić tutaj po zmroku, szczególnie jak się nie jest mieszkańcem, a na dodatek tak zwana mafia śmieciowa kilka lat temu zrobiła sobie tutaj prywatne wysypisko. Dziś nie będziemy sami, ponieważ towarzyszyć nam będzie mieszkający nieopodal Karol, którego możecie kojarzyć z kanału Łowca Ruin. Jak więc naprawdę wygląda Bobrek? I czy rzeczywiście zasługuje na miano niebezpiecznej dzielnicy? Dowiemy się w tym odcinku. Sorry, że przerywamy wyprawę, ale musimy podzielić się z wami paroma rzeczami. Jak pamiętacie, wspiera nas catering dietetyczny Diety od Brokuła oraz mamy dwumiesięczny challenge. Kto z nas schudnie najwięcej? Oficjalne ważenie, teraz widzicie przebitki z naszymi wagami. Ja mogę dodać od siebie, że dieta jest mega wygodna, bo puszczę jeszcze pod sam dom, ale o tym opowie już wam Kuba. Pamiętajcie o tym, że przede wszystkim macie bezpłatną konsultację z dietetykiem i wybór naprawdę ogromnego menu, którą sobie dietę możecie skonstruować sami. Natomiast co jest jeszcze najważniejsze, że cały czas mapa Brokuła, gdzie on dowozi się, powiększa. Kuba schudł 8 kilo, Łukasz schudł 3 kilo, ja schudłem 3,5 kilo, więc na tą chwilę zakład przegrywa Łukasz. Ale pamiętajcie, że karę wymyślacie wy, więc uruchomcie wyobraźnię i mamy nadzieję, że ta kara będzie kreatywna. I wracamy, kochani, do wyprawy. Tanio skóry nie sprzedamy. Karol, bo powiedz, jak to jest, bo ty nie mieszkasz tutaj na tej dzielnicy Bobrek, ale... dużo ale mieszkam w pobliżu, tak, jak najbardziej i z chęcią was oprowadzę. W jakim miejscu się teraz znajdujemy i jakbyś mógł też przedstawić nam pokrótce historię tej stacji? No, urwes historii, więc musieliśmy oczywiście zacząć od opuszczonego miejsca. Jest to nieczynna stacja PKP, która zaczęła funkcjonować w 1906 roku i od kilku lat nie pełni swojej pierwotnej funkcji. Ostatnie połączenie było tutaj prowadzone do Gliwic. No dobra, słuchajcie, no to co, wychodzimy stąd, bo zaczęliśmy tak naprawdę na granicy, bo zaraz za torami mamy Karp. Karp, Czernice, dokładnie. Tam, a za nami Sząbierki. Za nami Sząbierki, a teraz pójdziemy w tamtą stronę i pojedziemy właśnie w centrum Bobka, że tak powiem. Teraz możemy zahaczymy o hutę Bobrek. Tamto ale nie, jeszcze jedno miejsce, jedno. Aha, to uwaga, ja cięcie. Temat dla dinozaurów internetowych, takich jak my. Słuchajcie, jakieś 15-20 lat temu w prehistorycznym internecie latał ten filmik, Bagno. Wyłączyliśmy dźwięk specjalnie, bo jest dosyć mocno niekulturalny, ale dzięki Karolowi dowiedzieliśmy się, że był nagrywany mniej więcej gdzieś tam, jeszcze zanim powstał ten budynek, także przy okazji odkrywania dzielnicy Bobrek odkryliśmy wykopaliska internetu. Dojechaliśmy w najbardziej taktyczny parking, jaki był w okolicy, czyli pod Biedronką. Znajdujemy się w centrum właśnie Bobrka. I teraz pochodzimy po okolicy, zobaczymy, czy są jakieś opuszczone miejsca, no i przede wszystkim porozmawiamy z ludźmi. Tu też jest dużo takiego graffiti, którego nie możemy pokazać, bo YouTube, ale możecie się domyśleć, o co jest napisane na ścianach, nie? Jakaś akcja chyba, bo straż tam stoi, a to drzewo chyba jakieś, wiesz? Tu trafiliśmy na takie podwórko, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To jest ceglana taka stara zabudowa, po środku drzewo. Ultra fajnie, no takie może no obskurne i tak dalej, ale ja w tym na przykład widzę piękno. Jeśli zastanawiacie się, skąd się wzięła nazwa Bobrek, no to jest to bardzo
proste. A mianowicie kiedyś, jeszcze przed tymi osiedlami, które tutaj były, były siedliska bobrów. I właśnie od tego wzięła się ta nazwa. Rozmawialiśmy z jednym ze strażaków, który okazało się, ogląda nasz kanał, ale nie chciał nic mówić do kamery, ponieważ jest w pracy, co jak najbardziej rozumiem. Natomiast co tutaj się wydarzyło? O 3 w nocy wybuchł pożar, który został prawdopodobnie zapruszony przez osoby, które się stąd wyprowadziły. Bo jakby jest tutaj podobno taki proceder, że jak ludzie stąd wychodzą, to podpalają po to, aby wypalić między innymi kable, wszystko dookoła. Więc jak odjedzie straż stąd, to prawdopodobnie wrócą tutaj złomiarze i wyciągną po prostu cały metal. Nie wiem, jak się mówi, pan strażak powiedział, że nie mieszka tutaj w konkretnie tej dzielnicy, ale w okolicach, ale kojarzy tutaj, jak ludzie żyją. Generalnie ludzie tu żyją bardzo blisko siebie. Osiedle żyje, szczególnie jak Kuba użyje przy montażu zdjęć z Google Maps, to widać, jak na wiosnę czy na lato tutaj mieszkańcy wyciągają kanapy, robią grille i generalnie to jest takie, można nazwać komuna, taka ludzi bardzo blisko żyjących ze sobą i mam nadzieję, że ktoś nam to potwierdzi, jak dzisiaj z kimś pogadamy. W ogóle na Google Maps jest takie bardzo fajne ujęcie i teraz wam je pokazuję, kiedy widać, jak jeden z, no jakiś chyba mieszkańców, tak, przyjechał tutaj i wyciągnął, słuchajcie, z bagażnika watę cukrową dla dzieci i potem jak się jedzie Google Maps, to widać właśnie tą, no jak dzieci biegają z tą watą cukrową. Kręcimy materiał do internetu o Bobku. Czy rzeczywiście jest tutaj niebezpiecznie i tak dalej? A ja poznaję głos z jakiegoś tego... Z YouTube'a. Cześć, Konrad. Miło mi. Cześć, Karol. Pan z okienka zgodził się nam udzielić paru słów. Jak długo pan mieszka na tym osiedlu? Na Bobku już 10 lat mieszkam. Powiem szczerze, to już nie jest ten sam Bobrek, co był w latach tych, co mieszkałem na Karbiu, czyli przed wiaduktem tutaj. Okej. Okay. No normalniał ten, ta dzielnica znormalniała, nie ma już tych takich cyganów, nie ma slumsów. No powiem szczerze, no wiadomo, jak na każdej dzielnicy zdarza się sytuacja, że jest bezpiecznie i mniej bezpiecznie, w zależności dla kogo. Jesteśmy na ulicy, gdzie kiedyś tam na końcu podobno było nielegalne wysypisko odpadów. Było. Jak ja się tu przyprowadziłem, to już było to ograniczone. Aż w końcu, nie wiem, chyba w drugim roku, jak tu mieszkałem, to było całkowite zamknięcie. Po tym wysypisku zostały jedynie mury po silosach z przeróbki. I możemy sobie spokojnie tutaj chodzić z kamerami, czy coś nam grozi? Wątpię, że coś wam grozi, bo tak jak mówię, to już nie te czasy jak kiedyś. Tutaj te ulice wcześniej, tam też miało być parę bloków do rewitalizacji i miał być tutaj ten plac cały wraz z tym Pasteura, tymi blokami tu. Później jakoś zakończyło się to tylko na tak zwanym zaczarowanej części dzielnicy, czyli tam bliżej tej Petralany vis-a-vis huty, nie? Tam rewitalizacja iluś tam budynków, jest to poddawane. I jednym słowem na sam koniec. Czy Bobrek jest bezpieczny, czy nie? Bobrek jest bezpieczny. Okazało się, że pan z okienka wyszedł, znalazł nas na osiedlu i te śmieci chyba dalej tutaj są, więc idziemy zobaczyć. W lato, jakbyście tu przyjechali, to normalnie czujecie ten odór tych śmieci, nie? Czyli my stoimy na świeciach i oprócz tego te wszystkie hałdy, które... No to jest akurat część huty, nie? Tu się zaczyna ten nasyp. Ale to jest teren, tak jak tutaj jest ta droga, to powinien być wyrównany taki, no, spadek jest, a tu jest wyrównany do równego. Zresztą tu kawałek dalej jest takie oczko w połowie tej górki i tam spływają ta chemia cała, dosłownie ta woda śmierdzi, jest kolorowa z olejów i z innych tam pochodnych. To wszystko za mną to jest wysokość hałdy śmieci. Kiedyś poziom był tutaj taki, na jakim teraz stoimy. A do tego przed chwilą widzieliście, pewnie będą przebitki, deszczówka, która tutaj spada, można powiedzieć, przepływa przez te wszystkie śmieci. Tutaj widać takie małe jeziorko, ono wypływa. Ona nie jest z koloru wody, tylko bardziej takiego żółto-zielonego. I biorąc pod uwagę to, że mamy minus 5 stopni około, to nie jest zamarznięte. Pan mówił, że tutaj również przyjeżdżały cysterny z amoniakiem nawet, więc i w lato, jak tutaj jest cieplej, no to się wszystko grzeje i strasznie śmierdzi. Tutaj jest to wysypisko, tu wszędzie to jest to wysypisko, a za naszymi plecami jest pole uprawne. Pozostałości huty Bobrek, która w latach swojej świetności, no pracowało w niej 50% mieszkańców osiedla. Druga połowa, oczywiście tak wiecie, mówię ogólnikowo, pracowała w kopalni węgla, którą mogliście widzieć na początku tego odcinka. Teraz tutaj na tym terenie pozostało niewiele, ona jest, widzę, cały czas rozbierana, ale zostały takie hałdy takiego mułu węglowego, który po prostu, tu nam przed chwilą pan z okienka tłumaczył, ja też nie chcę nagadać głupot, ale w skrócie generalnie on już nie ma
żadnych własności i właściwości kalorycznych. Dobra, wychodzimy, że tak powiem, z tematu śmieciowego i udajemy się z powrotem na osiedle. Dzięki wielkie. Zapraszam ponownie. Idziemy teraz w kierunku budynków zrewitalizowanych, ale niedaleko oczywiście są te budynki bardziej zaniedbane. Postaramy się jeszcze z kimś porozmawiać. Mega lubimy takie przypadki. I zobaczymy, jak ta dzielnica wygląda dalej. Z Karolem odbiliśmy w jedną z bocznych uliczek, bo tam stał miejscowy i zapytałem się go, o co chodzi z tymi wiszącymi butami na tych drutach. Odpowiedział, że w sumie to nie ma żadnej historii, tylko tyle, że kiedyś tutaj kręcono teledysk Kaliego Miasto Boga. Fragment scenografii. Tak jeszcze, i to był taki fragment scenografii. Ale robi to klimat przede wszystkim, więc spoko. Jasne. Z tym, że ja takie buty widywałem też w innych dzielnicach Bytomia, więc czyli ma to również związek z innymi częściami tej możecie miejscowości? Nam opowiedzieć, bo może wy coś wiecie na ten temat. Na przykład jak byliśmy kiedyś w Limie z Łukaszem, czyli tam w Peru, to powiem wam, że praktycznie na każdym skrzyżowaniu były takie buty wisiały. Ale to się zaczęło chyba od Stanów i to było tak, że jak kogoś zastrzelili, to wtedy wrzucali buty właśnie. Tutaj przed chwilą pan mi powiedział, że to była scenografia do teledysku Kaliego. No dobra, no także zagadka. Tak. Przeszliśmy przez główną ulicę na drugą stronę do miejsca, które nazywał pan z okienka zaczarowaną strefą, zaczarowaną dzielnicą, coś takiego, to nie? I właśnie o tym chciałem powiedzieć, że wyszło słońce. Ale podejdźmy jeszcze tam, bo zobaczcie, jak to super wygląda. Wiecie, co mi to przypomina? Warszawską Pragę trochę. No, jest tak, te blokowiska. Dobrze to wygląda. Mi się w ogóle wydaje, że my chyba teraz chodzimy, a nie, to była takie, że tak powiem, taka dobudówka. Ona jest teraz zawalona. Postawili śmietniki. Zobaczcie, mury dookoła. Kozak to wygląda. Dobry. Pan był w oknie, zobaczył mnie i się schował, wiesz? Powie pan dwa słowa, ale zamarzę pana twarz, tak. A głos zostawiony jak jest, tak? Tak, no jaki jest, no. Jak długo pan mieszka na Bobku? Całe życie. Całe życie, to znaczy tak plus minus, no nie musi pan mówić. 50, no. 50 lat. Czy rzeczywiście tutaj są ciężkie warunki do życia? Kiedyś byli ciężkie warunki do życia, a teraz tak się uspokoiło troszkę, nie? Okej. Okay. A jak tutaj z przestępczością? Tu jest tak, roz nie ma to. Bo rozmawialiśmy też z innymi ludźmi i oni mówili, że w momencie, kiedy wyprowadzili się cyganie, po prostu się uspokoiło troszeczkę. Troszkę, no. Najgorzej jest na Żwirowie, nie? Tam jest tego więcej, nie? Cyganie, nie? No, ale to już nie jest Bobrek, prawda? To Bobrek jest. A, w którym to jest miejscu? Za Starą Biedronką. Prosto tam. Tam, tego, że prosto tam. Nie wiem. Wiesz gdzie? No tak, dobra. I jednym słowem na sam koniec pan mi powie, czy Bobrek jest bezpieczny, czy nie? No teraz na razie jest bezpieczny, nie? Na razie to znaczy? Na razie, no bezpiecznie. No, tu jest dużo podpalenia jest, nie? A, w ten sposób. No, dużo podpalenia. Budynki tak samo się sypią już. No. Dobra, dziękuję ślicznie. Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego. No, dzięki, na wzajemnie. Wiesz co, powiedział, że w tamtą stronę, tylko nie pamiętamy nazwy tej strefy jakby, tak? Żwirek, coś takiego. W każdym razie tam będzie dla nas ciekawie z tego względu, że tam znajduje się kilka opuszczonych kamienic, więc sobie troszeczkę pourbexujemy. Ale to jest ciekawe, bo zobacz, ten pan, co teraz z nim rozmawialiśmy, no, powiedział, że właśnie w tamtą stronę jest niebezpiecznie, a znowuż pan, który mieszka tam z okienka, powiedział, że tam są te budynki zrewitalizowane, więc teraz... Przejeżdżaliśmy koło nich i rzeczywiście one były zrewitalizowane, ale wiesz, on mówił, że tam po prostu całe wakacje czy jakieś ciepło ludzie wychodzą na zewnątrz i toczy się tam takie podwórkowe życie, nie? Mam wrażenie, że te zrewitalizowane budynki, one będą tu bliżej, natomiast o tych niebezpiecznych budynkach, o których mówił pan przed chwilą, to będą jeszcze kawałeczek dalej. Więc to już są dwie strefy, tak bym to odbierał. W każdym razie przejdziemy się i zorientujemy się, myślę, właśnie na własne oczy, nie? Słuchajcie, tak rozmieniliśmy jeden motyw, że generalnie w takich sklepach spożywczych albo w sklepach mięsnych, takich starej daty, przeważnie sprzedawcy znają większość mieszkańców i Karol powiedział, że kojarzy taki sklep i właśnie do niego chcemy się udać, porozmawiać z kimś, kto pracuje tu większość, nie wiem, pracuje tu bardzo długo i zna większość mieszkańców. To będzie takie chyba najbardziej rzetelne źródło informacji. Coś długo gada, co? Zaraz przez trzeba wyleć. A może zakupy poszedł zrobić? Bardzo sympatyczna pani, ale niestety nie chciała udzielić nam wywiadu. No ale powiedziała parę rzeczy. Zapytałem się, czy tutaj jest bezpiecznie, czy nie, jak jej się tutaj żyje i pracuje. Ona powiedziała, że tutaj nie żyje, pracuje, no ale zapytałem się, czy to jest przede wszystkim bezpiecznie. No powiedziała, że no tak wymownie każde miasto ma swoje zoo. Więc no słuchajcie, no dużo to mówi na ten temat.
Szukamy tych zrewitalizowanych budynków i wydaje mi się, że to będzie gdzieś tu, co nie? Bo tu chyba nawet w ogóle gdzieś podjechaliśmy na samym początku. Za mną Bakoma, taki sklep spożywczak, duży. I wychodziła z niego pani, zapytałem się, w którą stronę iść, żeby znaleźć te budynki, które zostały poddane rewitalizacji. Wskazała tę stronę, chociaż jak na razie nic na to nie wskazuje. Swoją drogą tak patrzę po tych budynkach, to one są bardzo ładne, śliczne, to nie? Tutaj ktoś sobie zrobił też ogródek. No. Mają potencjał, no. No dobra, wskazała tą drogę, więc nie wiem, czy to jeszcze dalej iść. Te elementy na wprost są nowe, co prawda to nie, nie mówię o budynkach. Wydaje mi się, że to było na samym początku. Wiesz co, no, to są nowe murki, jakieś place zabaw pomiędzy. No, trzeba chyba wejść tam w osiedla i zobaczyć to. Tak? No i tutaj masz ładną wiatę na śmieci. Ładne, no, tylko, że no mówię, że był taki jeden naprawdę ładny budynek. Tak jak już wiesz, że jak tu wjeżdżaliśmy, no. No i on był gdzieś tam, wydaje mi się. Cześć, nie odgryziłeś mi nogi? Też mam takiego, wiesz? Co, chcesz się bawić? Dawaj, chodź, chodź z nami, chodź, chodź kolego, chodź. Łasuch! Nie krzycz na nas, wszystko jest okej. Łasuszku. Ale ślisko. Wyremontowanych budynków póki co tutaj nie widać, natomiast widzimy nowoczesne strefy rekreacyjne, tak to możemy nazwać. Widzimy sporo nowych ławek, placów zabaw, są nowe latarnie. Także nie tylko same budynki są tutaj remontowane, ale i także pozostałe elementy osiedla. Chodź, zobacz co znaleźliśmy. Przeszliśmy koło tego, nikt nic nie widział. Dla Franciszka Grilli za zdobycie pierwszego miejsca w Olimpiadzie Wiedzy Społecznej. Co to jest w ogóle? Książka masz tutaj. Chyba jakoś. Nie, no to jest za dokonanie dla kogoś. Huta, renesans, zobacz. Islamu. Patrz. Jest podpisana Huta Bobrek? Tak, zarząd zakładu Huta i nie widać co jest dalej. ZSMP. To jest renesans islamu, książka się nazywa. Aha. Czyli... Dali, co no, mieli. Dobra, no szkoda, żeby leżała tak na... Tak, książkę odkładamy na ławkę. Tak. Ale nie wszystkie budynki wyglądają tak jak tutaj i nie cała dzielnica wygląda tak. Na szczęście budynki zaczynają być rewitalizowane i jest nadzieja na poprawę warunków bytowych i ogólną poprawę całej dzielnicy, więc trzymamy kciuki za to, że cała dzielnica finalnie będzie wyglądać tak jak ten budynek. Słuchajcie, spotkaliśmy Mateusza, możemy sobie mówić na ty. No tak, tak. No to miło mi, Konrad. Chciałbym ci zadać parę pytań, ponieważ no, chodzimy tutaj po tej ulicy, pokazujemy jak to wszystko wygląda i chcemy zadać ci parę pytań. Przede wszystkim najważniejsze, bo chcemy ten obalić albo potwierdzić mit. Czy tutaj jest niebezpiecznie, czy tutaj jest normalnie, że możemy sobie chodzić i nic nam nie grozi? No normalnie jest, nie? Czyli nie ma problemu z tym, żeby tutaj sobie chodzić. A powiedz mi, czy na przykład jakbyśmy w piątek wieczorem tutaj sobie chodzili, to może coś mogłoby się nam stać? Nie, czy? Nie, raczej nie. Czyli można powiedzieć, że ten mit niebezpiecznej tej dzielnicy to jest mit, czy po prostu te czasy się skończyły? Skończyły się te czasy. Okej, okay, a mniej więcej kiedy? Ile ty tutaj już mieszkasz? Ja ponad 20 lat. 20 lat w tym miejscu, tak? I kiedyś rzecz... I powiedz, jak to te 20 lat temu, jak to mniej więcej wyglądało? Czy wtedy rzeczywiście tym na przykład bałeś się wyjść, czy jako, że byłeś... Nie, znam wszystkich, to też nie inaczej jest. Okej. Okay. Czyli jako lokal, taki lokal, to mogłeś tu sobie chodzić, wszyscy się znali i było fajnie. No gorzej na pewno z DMIA się wtedy wbił, nie? No, przyjeżdżali inni, no to i gonili, nie? No tak, no to rzeczywiście. Czyli tak. Co, możemy się czuć w miarę bezpiecznie chodząc teraz tu z kamerą? Tak. A jak się tu mieszka, warunki mieszkaniowe? Bo tu jest odnowione, reszta niekoniecznie. Będą to odnawiać? Nie, wątpię. No tak, bo tutaj jakiś budżet chyba był i oni tutaj z tego co widzę to odnowili te ławeczki, są jakieś place zabaw. To właśnie dlaczego tak jest, że zrobili tylko jakby jeden budynek, odnowili taką pokazówkę, czy...? Nie wiem, trzeba się prezydenta spytać. No tak, no to na pewno. Na pewno, no pokazówka, nie? No. Wybory były, to... No to, no... Ktoś tam mieszka?
Jeszcze nie. Nikt tam jeszcze nie mieszka, ale pewnie będą wprowadzać tam ludzie, nie? Tak, tutaj też remontowali te mieszkania, a nie niektóre, no to już ludzie mieszkają. No. A w ogóle miasto coś próbuje poprawiać, czy to jest zapomniana dzielnica bardziej? Bardziej zapomniana. A powiedz mi, no bo też dostaliśmy informacje tam jakby po drugiej stronie Bobrka, bo to z tego co widzę, to są też takie śmieszne zależności, że stamtąd mówią, że najmniej bezpiecznie jest tutaj, stąd mówią, że najniebezpiecznie jest tam, nie? I wygląda to tak, że oni na przykład mówią, że tutaj jest fajny klimat na przykład, bo jak się robi ciepło, no to tutaj wszyscy ludzie jakby się spotykają, wychodzą na zewnątrz, grille i tak dalej. To jest prawda, czy... No tak, jest ok. Czyli tak tutaj nadal się wszyscy znacie i... Tak, tak. Okej, okay. No dobra. No, to... no dobra, ostatnie pytanie. Jaka jest twoim zdaniem wizja przyszłości Bobrka? Jak ta dzielnica będzie wyglądać za 10 lat? No, może być zrujnowana. Aha, w ten sposób, albo jej w ogóle już nie będzie. No właśnie. Czyli może iść ku gorszemu. No dobra, no to bardzo ci dziękujemy, że poświęciłeś nam czas. Fajnie, że zgodziłeś się na ten wywiad, bo nie wszyscy tak robią. No i miłego dnia ci życzę. Dzięki. Dzięki. Przed chwilą pan, który nam udzielał wywiadu, mówi: idźcie se tutaj, sprawdźcie agorę, to nie? Rzeczywiście jest agora. Gdzie masz? No jest napisane na murze. A, zobacz w ogóle. A, bo to jest, ty mówiłeś, że one są wpisane do rejestru, to nie? To tak. Że ja pamiętam, że siłownia przy hucie była wpisana do rejestru zabytków oraz kościół, do którego nie dotarliśmy finalnie. No ale że niektóre z tych budynków również są wpisane do rejestru zabytków, nawet nie miałem pojęcia. Ale jak widać, tak jest. To ten najbardziej zrujnowany, to chyba, żeby przypadkiem ktoś go nie pomylił się i nie zburzył. Tak, najpierw. A, i tu jest chyba wejście. Tak. Lampę odpalę, tu widać, że jakieś pieski jeszcze chodzą. U, ale tutaj to panowie uważajcie, tutaj śmietnik jest, to nie? Śmieci i wszystko co najgorsze. Tak. Ale słuchajcie, no tak wyglądają te kamienice mieszkalne. To możemy zobaczyć, jak wygląda rozkład pomieszczeń. Tak, właśnie dlatego chciałem wejść, żeby zobaczyć, jak wygląda, wiesz, jak mieszkają. Ty, ale zobaczcie, że na piętro nie wejdziemy. I to chyba specjalnie jest zrobione, żeby nikt nie chodził. Może tak być. Znaczy wydaje mi się, że patrz, to się paliło, zobacz. To wszystko było pewnie nieraz spalone, ale zniszczone. Ale jest zabrane. Dobrze się zespół możliwe, że po tym spaleniu już. No ale dobra, załóżmy, że tu są chyba dwa mieszkania, co nie? Mhm. Czyli tak, wchodzisz jakby do jednego pomieszczenia, które jeszcze nie wiem, czym było. Słuchajcie, to są w ogóle, jest tylko jedno pomieszczenie, gdzie zakładam, zobaczcie, tu mógł być piec kaflowy. Bo nawet by tak pasowała instalacja. Ale jak to mieszkanie socjalne było, to mogło być to, mogło być całe mieszkanie, gdzie stoisz. No tak, no. Dwupokojowe. Kuchnia i pokój po prostu, to nie? A toaleta pewnie była wspólna, możemy zobaczyć. Albo bardzo malutka tutaj, ale raczej wspólna, nie? Czekaj, tutaj też było mieszkanie. Każde jest takie samo, to nie? W ogóle nie wiem, gdzie ta toaleta jest. Mogła na piętrze być. A w ogóle kiedy to jest ciekawa nota, to bardzo, jak bardzo ten budynek jest zrujnowany, a wokół nas jeszcze czynne budynki, w których normalnie mieszkają ludzie, nie? Tylko właśnie to jest ciekawy widok. Ten zrewitalizowany, mówili, że to pustosa nadrobili, więc wyobraźcie sobie z czegoś takiego zrobić nowoczesny budynek. Z prądem, z kanalizacją, przystosowane do XXI wieku. Nie? Skoro ten budynek jest wpisany do rejestru zabytków, to może i go czeka podobny los, jak ten naprzeciwko. Ale tego życzymy, bo takie jak coś powinno, tak, powinno rzeczywiście zostać zrewitalizowane, co nie? I stanowić kolejny element magicznej części Bobrka. I tutaj kończy się nasza wyprawa po niebezpiecznej dzielnicy Bobrek. Do której zresztą sami nas wysłaliście, ale jeżeli chcecie, żebyśmy kontynuowali ten cykl, to dajcie znać w komentarzu. Dziękujemy bardzo dzisiaj naszym wszystkim rozmówcom i dziękujemy tobie, Karol. Wpadnijcie na kanał Łowca Ruin. Dzięki. Zobaczcie też jego sztampowy i super film z Fukushimy. Był w tym samym miejscu co my. Dziękuję. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć. I dajcie znać, bezpieczna czy nie. Tak lub nie. Tak. Nie. Nie wiem.